Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i razem z Pawłem. Dzień dobry, cześć, czołem, dzień dobry. Dzisiaj Need for Speed. Szukamy furek, tuningujemy je, później porównujemy na dragu, drifcie i na wyścigu. Tak jest, a wy oceniacie oczywiście wygląd i oceniacie drifty. Tak jest. Mhm. Tam na dole w komentarzach, ale poczekajcie jeszcze. Ja już mam furę. No właśnie, cały szybko czas. Znalazłem. Ja też już coś tu mam, ale jeszcze szukam. I nie mogę się zdecydować, bo normalnie same fajne furki jeżdżą, jak mi się no podobają. Właśnie same fajne są, tak. Jest jedna, którą już chyba miałem. Właśnie się zastanawiam, czy miałem już... Czy miałem takiego Mercedesa już, no. Czy nie miałem? Mercedes, ale nie wiem, czy można go tuningować. Jeżeli mówisz taki jak prawie jak McLaren, to chyba nie, dobra, to nie wiesz, o którego chodzi. To nie dobrze. Wiem, o dobra, to nieważne. Dobrze. Ale same, rzeczywiście, same fajne fury jeżdżą. Nie, bo ogólnie dzisiaj teraz jest rozdanie samochodów, które jest bardzo fajne, mi się podoba. No. I ich nie mieliśmy. No i że tak powiem, i widzę trzy auta, które mógłbym spokojnie wziąć i stuningować, tylko nie wiem, które wybrać. No dobra, trudno się mówić, próbuję. Będę już ja mniej więcej w kierunku salonu tuningu. Ja w sumie zmienię samochód. Miałem wziąć ten, który tego, ale wezmę inny. Ja biorę standardowo dolny prawy. Ewentualnie wezmę tego, co widzieliście teraz. Jednocześnie normalnie 10 aut normalnie już spotkałem, chyba takich, jakie kiedyś szukałem. A jednocześnie dwa teraz widzę. Dobra, w razie czego wezmę tego, ale jak będzie inny, lepszy, fajniejszy, to wezmę tego lepszego, fajniejszego. O rany, za duży wybór jest po prostu teraz. No, tak, jest super auta są. Tak, wcześniej przez 10 minut kiedyś krążyłem i szukałem auta, bo nie mogłem znaleźć żadnego. Mhm. Tak teraz jeden za drugim. No dokładnie. Dobra, finalnie znalazłem coś, ale... I w sumie ale nie będę go zmienił chyba. Wiesz co, tutaj jest coś takiego jak nagły wyścig. W GTA ja zapomniałem o tej opcji. Mhm. I możemy się w ten sposób ścigać na dragach. Zaraz ci to pokażę, tylko sobie stunigujemy furki. Dobrze. Ja jeszcze tu wybieram coś, bo... Mam pomysł na jedno auto, ale nie wiem, czy mi się jeszcze pojawi. To jest pewnie zabezpieczone, to nie? Czekaj, gdzie mnie prowadzi ten GPS w ogóle? Kurde. To nie. Dobra, nie to będzie musi tak, gdzieś dobra. Być. Nie, bryka jest fajna, ta co mam to już mi się podoba, ale... Mhm. Nie wiem, no zobaczymy. Ogólnie dzisiaj nie ma żadnych ograniczeń, bo w ostatnim odcinku z Need for Speed zrobiliśmy sobie ograniczenie, że do samochodów, które są, że tak powiem, podstawowe, nowe tak naprawdę, na samym starcie, które dostajemy, teraz bierzemy dosłownie dowolny. Dokładnie. Ja już mam furę, ale okay. Zrobię furę. Ja finalnie na początku, jak zaczynałeś odcinek, to miałem już ten samochód, ale jeszcze liczymy na to, że znajdę coś lepszego. Ja znalazłem i znowu taką wyrąbaną. I znowu jedzie, no. Gdzie tuningujesz? W centrum? Nie, dolny prawy, tam gdzie zawsze. To ja w centrum. Ty w centrum, no, żebyśmy się nie spotkali przypadkowo na razie. I potem ścigam, potem jedziemy na lotnisko. Tak. Na lotnisku drag, z lotniska ścigamy się na jakieś tam doki. No, i zobaczymy. O, mogę tu niego. To teraz wygra. Mam taką furę, że to jest chyba najszybszy samochód, jaki jest możliwy do stuningowania. Myślisz? Ja już miałem go, ten najszybszy, który można było stuningować, mi się wydaje. Dobra. Co my tu mamy? Hamulce. Nie, no właśnie chyba mój jest najszybszy, mówię ci. O, ile opcji tuningu tu jest. Same zderzaki mam 3 do wyboru. Ja też mam dużo. Ha, gwarantuję ci. Ożesz ty, normalnie. Dobra. Mulce rajdowe, zderzaki. Kurczę. Dobra. Dużo wydechów ale mam. Będę miał furę, ja też. Co się chwalisz? Ile masz wydechów? 4. Ja mam... Raz, dwa, trzy, 4. Kurde, ja też mam 4. Nie podoba mi się to. Czy mieli te same auto? Nie wiem, dobra, sprawdzajmy następne opcje. Grille, ile masz grilli? Czekaj chwilę. Jeszcze nie wybrałem wydechu, daj mi chwilę. No to nie... Siup myślisz, że co? Ja jest tak ten. Dobra, wezmę ten. Masz grille? 1. Ja też. Czyli to będzie chyba ten sam za chwilę. Masz maskę? 1. Ja też. Dobra, czy to może jest maska karbonowa? Tak. Dobra, jeszcze nie mówmy, że to będzie to samo. Okej, na razie spokojnie. Jeszcze w razie czego będziemy mogli zmienić wygląd, wiesz, każdy będzie mógł tak. inny wygląd wprowadzić, więc zawsze jest szansa na to, że coś tam się jeszcze zmieni, nie? Dobra, spokojnie.
O rany. Wiesz, przede wszystkim ja będę miał na tablicy napisane Paweł, więc to już jest... To już coś innego, no. Nie? No, na bajka zupełnie. No to spoko ogólnie. Nie, czy no, spoko. Masz zainstalować klatkę? Tak. Kurde. To nie, to chyba jest ten sam. Czy dach możesz zmienić? Tak. No to musi być ten. I nawet dwa progi mam. Ja też. Chyba to samo wzięliśmy. Spoiler? 3 sztuki. Ja też. No to samo. Mamy te same auto, to jest niemożliwe. Znaczy jest możliwe, bo jest rozdanie takie samo, ale... Jaka jest szansa, że akurat ten sam wybraliśmy? No spora w sumie, bo tam jeździło ich trochę, ale... Kurde. Nie, to... nie fajnie. No to teraz kwestia wyglądu, który nam, który, kto ładniej, że tak powiem, zakoloruje, nie? No właśnie, to też trzeba tutaj porywalizować pod tym kątem, dlatego ładnie. Są różne konkurencje, no nie? Nie tylko osiągi, ale też wygląd. I to widzowie oceniają, my nie mamy na to wpływu. Cyk, cyk. Czekaj, co my tu weźmiemy? Może takie kółeczka ładne. O, tu się bardziej świecą jakby. Wezmę te. Co my tu mamy? Aha, jeszcze ten właśnie. Skończyłem. No co ty tak szybko i brzmi obrzydki później mówił. Przegrałem, może bo razem... krócej robiłem, o. Może tym razem będę pierwszy na lotnisku. Pada deszcz. No co ty? Tak brzydko? Ale to wiesz, jeszcze wyścigi będą. Drifty myślę, że nam wyjdą, jeśli to jest ten sam samochód. No, możliwe. Coś tak czuję, że chyba to samo wzięliśmy, ale zaraz się okaże. Czy muszę jakiś fajny kolor tutaj dobrać do niego? No to czemu nie wziąłeś Sultana, no? Sultan też ma fajne opcje. A skąd wiesz, że nie wziąłem Sultana? Nie wziąłeś Sultana? Wziąłeś Sultana? Może wziąłem Sultana? Nie, nie wziąłeś Sultana. Dlaczego tak uważasz? Bo nie krzyczy na mnie, dlaczego na mnie krzyczy znowu? Ja nie wiem. Sultan też ma fajne opcje bez tuningu Benego. A ty do Benego pojechałeś? Nie, no co ty, tego się nie da stuningować u Benego. Co my mamy? No skąd wiesz, że mam to samo? Dlaczego tak od razu? Czemu mnie podejrzewasz? Halo? Na 90% no, masz to samo. Aj tam, kurde, nie znasz się. Same Sultany jeżdżą, takie fajne fury to są. Czekaj, bo tutaj zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że tego samego koloru nie będzie. Jak będzie to samo auto, żebyś tego samego koloru nie miał, bo kurczę. Dobrze. To będzie potrójna porażka. Ja mam problem z wyborem jeszcze. Dobra, niech będzie takie coś. Jeszcze jedno, jeszcze tu. To ja w takim razie zmieniam samochód, jak masz ten sam. A skąd wiesz? Nie wiadomo, czekaj. Nie krzyż, chwila. Teraz przyjadę. To się okaże. Dobra, nieważne, tamten i tak już mi zniknął, muszę zmienić. Jak ci zniknął? No normalnie, pojechałem 5 metrów dalej, zniknął mi. No, fajnie. Wydałem prawie całe pieniądze swoje. Ja też wydałem ze 100 tysięcy, no nie, no więcej. Więcej, bo... więcej wyszło. Dobrze, to ty jedź na lotnisko, ja tuninguję Sultana. Już na pewno nie masz Sultana. Możesz mieć, kurde, jak stąd wyjechać szybko. Żebyś nie jeździł, jakbyś tuningował Sultana. Że się okaże, że te same opcje są. Nie. Dobra, jest okej. Ja jestem przy lotnisku tutaj, przy tym warsztacie. Dobra. Ja już sobie zaraz podjadę. Lotnisko. I już tam jadę. No ale fajnie to auto zrobiłem, co ty masz. A ciekawe właśnie a jestem, który wygra. A samo auto? A, bo wiem, no. A i tam, no to, że się powielały, że też dwa dachy były, czy tam jeden dach i ten, to... No tak. Może znaczyć od razu, że wszystko to samo. Raczej na pewno. Dobrze. Jeszcze raz. O, szlak, już sobie wywaliłem. O, nawet się nie rozbił. Mocny jest. Ale ślisko. No, nie wiem jak te dragi wyjdą, no ale wiesz. Znaczy wiesz co, no trzeba... dragi na pewno mogą gorzej wyjść, te wyścigi na... Trzeba sprawdzić w różnych warunkach. Ale na pewno tutaj drifty bardzo będą fajnie wychodziły. No, dzisiaj tak. Jak jest mokra, to lepiej się driftuje. No, jak jest mokra, to lepiej wchodzi się w zakręty. Tak, dokładnie. Dobra.
Już tam sobie purtam powoli. Dobrze. Mam strasznie wolne auto, wiesz. No, 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 na pewno. I'm gonna need for speed, Nie, to ta piosenka cały czas chodzi, wiesz? Tak, tak. Z Undergrounda to było, jak dobrze pamiętam. No, no, no. I to naprawdę takie, klasyk, po prostu klasyk. Tak. Cyk, klatełka. Szkoda, że nie można reflektorów zmieniać w większości aut i tak dalej, nie? Powinni zrobić w końcu taki, słuchaj, taki dodatek, takie DLC. No. W stylu nie takie, wiesz, wyścigi kaskaderskie, tylko Need for Speed. Typowy Need for Speed. No właśnie. Silnik samochodu. To by było spoko. Uliczne wyścigi. To byłoby super. Coś takiego w GTA powinni jak najbardziej dorzucić. Czekamy na to, czekamy na to. Piszcie im wszyscy. Piszemy wszyscy do Rockstara, petycje. Nowe DLC. Jak to by się nazywało? Underground, tak? Nie mogą tak zrobić. Czemu nie? Nie wiem, wydaje mi się, że nie zrobią. Dobra, mam. No GTA Underground, no pewnie, że tak, idealnie pasuje. O, sułtanisko też fajnie wygląda. A jestem ciekawy jak na dragu. O, przejaśnia się. Będzie akurat sucha nawierzchnia. Jestem ciekawy jak na dragu się spiszą te dwa auta. No, moim zdaniem sułtan będzie szybszy. Ale sułtan jest cztero... Też jest w klasie sportowe. Tak, czteroosobówka. Ja pamiętam, że na tych deszczu się pięknie driftuje. Twój jest dwuosobowy. Nie. Tak. Nieprawda. Tak. Mam czteroosobówkę. Tak. No tak, serio. No tak. Naprawdę, nie kłamię cię, ja bym cię oszukał. Czy ja bym cię kiedyś kiedykolwiek oszukał? Ja już co widzę, jaki ty masz samochód. Jasne. Tyś widział. No, widział. Zaraz zobaczysz. Okej, okay, gotowy. Zajeżdżam, jak zwykle Paweł już czeka. No ja już czekam, zniecierpliwiony, już tutaj ładnie driftuję, że ludzie mogą powoli oceniać mnie. Nie, tu się nie liczy. Co się nie liczy? Widzą, to oceniają. No, tak myślałem. Czyli co, jednak ten? Miałeś też tego? Tak, tak. W sumie tak, faktycznie troszkę jak Mercedes z przodu. Dobra, tak nasze autka wyglądają teraz. No. Nie no, ładnie. Sympatycznie. Bardzo fajne fury, bardzo super rozdanie. Teraz chodźmy na linię startu. Czy poczekamy aż deszcz przestanie padać? Nie, pogadamy. Spróbujemy w deszczu najwyżej. Dobra, poczekaj, teraz tak. Mhm. Skumaj sobie na to. Biorę sobie tutaj... No czekaj, najpierw zaznaczę cel. I tutaj będzie ewidentnie widoczne, kto wygra. Aha. No bo wiesz, nagły wyścig. Punkt orientacyjny na mapie. A czemu nie mogę cię zaprosić? A może dlatego, że jesteśmy razem gdzieś tam. Czekaj, teraz. Nie. Cel musi znajdować się poza czerwoną strefą widoczną na mapie? Co? Poza czerwoną strefą widoczną na mapie? Zobaczę sobie tutaj w środku jak wygląda, o. Patrzcie, o co chodzi z tą czerwoną strefą? Pety, ten, tak, O, to tutaj chyba nie zrobimy nagłego wyścigu. Dobra, to ten normalnie po standardowemu zrobimy. Tak, widzę, że... Słabo, chyba na lotnisku się po prostu nie da, to nic. No, dobra. Czekaj, ja otworzę szybę, tylko tak, żeby nie wybić. Dobrze. Klawiatura czy pad? Ja na padzie. To też spróbuję na padzie. Chyba nie mam racy. Co ty gadasz? Czekaj, muszę kupić, no. Co z czym? Sygnałowy. Okej, już mam. Dobra, też na padzie wystartuję. Kurde, nienawidzę zmieniać broni w pojeździe. Okej, mam. No, uwaga. No. Strzelam. Poszli. Jeszcze nie. Uwaga. Gdzie to jest? A tam, dobra. Holy shit! Ej, no czemu szyba mi się wybiacha? Mam nadzieję, że nie obniżałeś sobie tym przestrzeliwaniem. Nie, nic dobra. Nie robiłem. Nie miałem czasu. Aaa, ciśnij mały! Nie, coś nie tak, chyba za późno wystartowałeś.
Znaczy ja nie cisnę do końca. Teraz spróbuję na tym, na klawiaturce. Dobra. Czemu ja zawsze muszę tą szybę? Ech. No, puszczam. Dobra, puszczaj. Uwaga. O, chyba lepszy start ma Sultan 1. No to wychodzi, no. Ale nie, driftować sultan, będzie chyba sultan, twój sultan lepiej. Sultan faktycznie szybszy, lepszy. No, lepiej startuje, ale prędkość maksymalna taka sama. A do driftowania naprawdę tutaj ten bardzo fajny jest. No, wiem. Dobra, to co, jedziemy na wyścig, nie? Jedziemy na doki, nie? Mhm. Co myślę? Na te które doki właściwie? Czekaj, ja teraz spróbuję ten nagły wyścig zrobić. Teraz będzie taki Need for Speed. Mówisz? Uda się? Dobra, no. Czekaj. Znowu tutaj się ustawimy. Dobra, czekaj. I teraz pojedziemy sobie na doki. Ostatnio byliśmy w takich fajnych dokach. O, tutaj gdzieś spróbujemy. Okej, okay. I teraz... Nagły wyścig. O, teraz mogę. A, dobra. No, i teraz powinieneś dostać zaproszenie. Nagły wyścig. Przyjmuję. Okej. Okay. Mam odliczanie normalnie. A. No. A to gdzieś mogą wcześniej wystartować, tak według tego. No tak, mogłeś wystartować, bo... Wtedy by był fast start i byś był zdyskwalifikowany. Aha. No. To straszne. Ja będę jechał tak, żeby nie uszkodzić auta, przynajmniej się postaram. Tak, żeby ja też zwalniał. Można zrobić to niby szybciej, ale... O, shit! Na drifcie też ten... uszkodzisz sobie trochę furę. Na drifcie? Czemu na drifcie? Wygonię. No bo przecież tam cały czas się w coś uderza. Na drifcie? A, no, a nie? O to ci chodzi. No jak nie umiesz driftować, to uderzasz, no. No tak. Ja myślałem, że chodzi ci o, że ten spalasz góry. No dobra, zobaczymy jak twoja fura będzie wyglądać na koniec odcinka, okej? Okay? Ładnie. No na pewno. Elegancko, jak zawsze. Ty szybki ten sultan jest nawet bez tuningu takiego ubenego. Naprawdę, bardzo szybka fura. Bardzo szybko przyspiesza. Aaaa! Straciłem przyczepność na chwilę. Co tu jest? No. Trzeba poczekać, aż bramki się otworzą. Cholera! Zamknął za mną, za sobą. O, stówka! O nie. Dobra. Okay. No? To teraz ty pierwszy, bo ty masz... Potrąciłeś człowieczka! No dobrze. For Speed, a nie ten GTA. Wygrałeś wyścig. Szkoda, że nie ma deszczu teraz. No, by ładnie latały na tym, na lotnisku. Fajnie się latało bokiem. Myślę, że twój będzie lepiej tu driftował. Czekaj, to trzeba gdzieś... Nie, to za dużo luzu, wiesz? Chodź, musi gdzieś indziej pojechać. Okej. Okay. Musi być troszkę ciaśniej. Lubisz jak jest ciasno? Pewnie, że tak. No dobrze. Gdzieś czekaj, gdzie tu jest... Gdzieś to i toje, nie, to czekaj, tu nie. Tu nic nie ma. Spokojnie. Tutaj. A tu sobie wyjedziemy, czekaj, to jest otwarte. Dzięki Tomek za otworzenie. To też jest no zamknięte, jest. Bez jaj. Co to ma być? Myślałem, że fajne miejsce wybrałem, Musimy gdzieś ciasno, wiesz, gdzie można tak między jakimiś tam znakami pojeździć, coś tam takie, ten... Tam też ostatnio gdzie było, tam obok Meriwether. No to dawaj tam. To dawaj tam, to jest już chyba gdzieś tu, a nie, dalej jeszcze. Nie, to kawałek gdzieś tam dalej chyba było. No. Tutaj. Chyba nie tędy. Nie tędy droga. Tutaj. Zaufaj mi. Najlepiej mam inną drogą, wiesz? Dobrze. Nie, to właśnie bardzo źle. pociąg jedzie, pociąg jedzie. Dobra. Dobrze. I tu zaczynamy driftowanie, ja poczekam jeszcze na Pawła. Gdzie ty zjechałeś? A tam, no dobra. Prawo. Czekaj, no bo widzę, że na torowisku jeszcze jestem. Ty pojechałeś w prawo, ja nie wiem, którędy jakieś takie...
Jakieś dzikie nie, ten, powiem ci, dzikie skróty jakieś zrobiłeś, ej. Powiem ci, że twój lepiej będzie driftował. Na pewno. No oby. Na to liczę. Dobra, już prawie jestem. Już bardzo. To było tutaj? Tak. Przynajmniej tu jest Meriwether. A, tu jest Meriwether, to nie było, to koniec. A! Co za ziomno! Pancerz zainstalowałeś. Opanuj się. O, dobra, tutaj chyba to było, tylko trzeba skręcić tędy. O. Tutaj na przykład, o, i tu. A twoja fura fajnie brzmi. Tędy na przykład tutaj, o, i tutaj jest, i tu w prawo, o, tu w prawo można zakręcić. No, no, no. O, i tu między tymi, o kurde. Nie spodziewałem się, że tak szybko zakręci. Gdzie my to mamy? Tutaj gdzieś jakieś, czekaj, co? Czemu tak mało tych ciasnych rzeczy jest? Ja nie wiem. Bo to nie te doki. Okej. Okay. Nie, ten też fajnie driftuje. Tu już jest wyjazd. Co się stało z tym z blachą silnika? No, odpadła. Odpadła. A, odpadło mi się. Czemu te światła gasną? Ja nie wiem. Gdzie gasną? No gasną wszystkie światła. Gdzie ty tam pojechałeś? Tam jesteś do driftowania, czy no nie? Jest taka ciasna uliczka. A jest, no. Można sobie na ciasnej uliczce driftować też. Nie ciasno, na ciasnej nigdy nie driftowałeś uliczce? Jeszcze nie. Ops, ops. Dobrze, czekaj, oj, tutaj między tymi. O, chyba się tutaj będziemy chcieli wyminąć, nie ma tak? O, tutaj o. Dawaj dookoła tego. Co dookoła bez tego? Sposób. No, 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 a sorry, okej. Okay. Sorry. Spróbujmy tak się zsynchronizować. Mówisz? Czekaj. W drugą stronę? Poczekaj. Ja się... Dobra, ty spróbuj ten, a ja się włączę. To czekaj, tak? Tędy, tak? Obojętnie. No, próbuj. Dobra. O! Ciężko, nie? Dobrze jest, czekaj, tutaj patrz, czekaj, już prawie. Przesadziłem. Ach, kurde. Nie, dobrze było. Nie no, ciężko się jeździ, naprawdę. Między takimi tymi ciasnymi alejkami. Ale fajnie, twój chyba lepiej driftuje, no. Fajnie ci to wychodzi. Właśnie sobie wybiłem szybę, nie wiem dlaczego. Powiem ci, na deszczu bardzo fajnie wchodzi w zakręty, bardzo fajnie. Tak, no super, super driftował na tym. Ja tam chyba taki 5-kilometrowy drift zrobiłem na lotnisku. Wiesz, nie można było go puścić z tego driftu, nie? Normalnie cały czas na drifcie leciał. Tak. Tylko trzeba było cisnąć gaz. O, tak jak tutaj na tym, na trawie. Na trawie tak dokładnie tak samo chyba, nie? Reaguje. No. Przejadę. O, shit. Toj. O. Dobrze. Nie, ale bardzo fajne autko wyszło, muszę ci przyznać. No, ja bym jeszcze naprawił pod koniec te nasze fury. Tylko nie ma, a jest gdzie, no to tam daleko trzeba jechać. Zresztą daleko, dobra, myślę, że tym symbolicznym akcentem możemy kończyć powoli. Oceniajcie oczywiście nasze fury, kto lepiej driftował. No, Paweł wygrał wyścig, ja wygrałem dragi. Ja? No i wygląd. Wyścig. A, wyścig wygrałem, no. Tak, był wyścig. Wyścig ty wygrałeś. Na jedną lotniskową. Ty jedną lotniskową wygrałeś. Tak, jedną lotniskową, no. Dokładnie. Nie na jedną czwartą, tylko jedną lotniskową. Jak dla mnie fura Pawła bardziej mi się podoba, bo ogólnie bardzo lubię Mercedesy, a
Tego można dodatkowo fajnie w GTA stuningować, także on jest spoko. Znaczy super, Sultana fajnie można stuningować jeszcze u Benego, nie? Tak naprawdę. Tak. Jeszcze można u Benego, ale już w Los Santos można... Los Santos Customs. Mhm. Ja wiem, że to się mówi Los Santos, ale mówię Los Santos. Los Santos Customs można też fajnie stuningować Sultana, nawet bez tuningu u Benego. I też bardzo szybki jest. Przede wszystkim widzicie, że lepiej startuje od tego... Schwarzenegera, czy jak mu tam? Schwarzeneggera, no. Schwarzeneggera, no, tak. Także co, dziękujemy wam bardzo, tak oceniajcie nasze fury, trzymajcie się, na razie, no, trzymajcie, cześć. Grajos.